Sebastian Górny, witam. Goszczę, a właściwie gościmy u pana profesora Dariusza Rosatiego, parlamentarzystę Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Witam, dzień dobry. Ten widok za nami to oczywiście nie Gorzów, tylko Bruksela, no bo jesteśmy właśnie tutaj w Brukseli, w Parlamencie Europejskim. Chciałbym, panie profesorze, porozmawiać trochę o przyszłości, o tym, jak ten Parlament Europejski, Unia Europejska ma wyglądać, a punktem wyjścia niech będzie list Donalda Tuska, wystosowany do przywódców państw członkowskich, w którym mówił o trzech głównych zagrożeniach, które on widzi, czyli zagrożenia zewnętrzne, wewnętrzne, no a także zagrożenie, czyli taka jakby obawa euroentuzjastów przed dalszą integracją Unii Europejskiej. No tak, to list Donalda Tuska ma po prostu na celu zwrócenie uwagi na przede wszystkim na wzrost zagrożeń płynących ze wzrostu jakby poparcia dla partii populistycznych i nacjonalistycznych w Europie, głoszących hasła rozmontowania Unii Europejskiej, oraz z drugiej strony na zagrożenia zewnętrzne, właśnie takie jak zagrożenia bezpieczeństwa ze strony Rosji, zagrożenia ze strony Bliskiego Wschodu, w tym zagrożenie terrorystyczne, no i niepewność związaną z polityką nowej administracji amerykańskiej. Właśnie, i to wywołało sporo kontrowersji. I to wywołało kontrowersje. Stany Zjednoczone zawsze były sojusznikiem Unii Europejskiej. To prawda, to był stały element polityki amerykańskiej, że popierały integrację europejską. Chciały mieć silnego partnera w Europie i nie chciały mieć do czynienia z rozproszonymi, niewielkimi krajami, prawda? No, sygnały wysyłane obecnie z Waszyngtonu przez nowego prezydenta są inne, co jest zaskoczeniem wielkim. W Europie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu opinii, że Unia Europejska właśnie najlepiej jakby się rozwiązała i prezydent amerykański popiera pomysły wychodzenia z Unii poszczególnych kolejnych państw członkowskich. No tak, pogratulował Wielkiej Brytanii i zachęca kolejne państwa. No właśnie, więc... No w obliczu tej rzeczywiście dość nietypowej sytuacji muszę powiedzieć, że to są zagrożenia dla spójności Unii bez precedensu. To znaczy od 60 lat, jak mamy do czynienia od traktatów rzymskich, to właściwie Unia nie znalazła się w takiej sytuacji egzystencjalnego zagrożenia, czyli zagrożenia dla własnego istnienia. Właśnie płynącego zarówno z tych odśrodkowych tendencji, tych tendencji populistycznych, eurosceptycznych, jak i właśnie ze względu na zagrożenia zewnętrzne. Może panie profesorze, z czego wynika, że mówi się o tym, że Unia Europejska jest w kryzysie, tak? Tutaj się podaje między innymi kryzys, jako przykłady, kryzys imigracyjny, kryzys finansowy w strefie euro. To jest, zawsze się wydawało, że to kraina szczęśliwości. No, ja myślę, że Unia ma ogromnie wiele osiągnięć. No jednak to jest, udało się utrzymać pokój na kontynencie, na którym w całej ponad tysiącletniej historii nigdy nie było więcej niż kilka lat pokoju. Teraz mamy ponad 70 lat bez wojny. To jest po pierwsze, po drugie jednak bezprecedensowy wzrost zamożności na kontynencie europejskim. No Unia jest przedmiotem zazdrości i przedmiotem marzeń dla ogromnej części ludności całego świata. Wszyscy by tu chcieli mieszkać. Więc są sukcesy, niewątpliwie, ale te kryzysy, o których pan wspomniał, są też fałszywie diagnozowane, dlatego że one nie wynikają z niedostatku działania Unii Europejskiej, tylko są spowodowane niewłaściwą polityką państw członkowskich, które nie respektują przyjętych zasad, przyjętych założeń, przyjętych umów. Dotyczy to właśnie kryzysu migracyjnego, gdzie doszło do po prostu tego, że państwa znajdujące się na zewnętrznej granicy, prawda, Włochy czy Grecja, zamiast przyjmować uchodźców do siebie i jakby kontrolować ten ruch azylantów, przepuszczały tych wszystkich uchodźców dalej w głąb Unii Europejskiej. Czyli to w połączeniu z zachętą ze strony Berlina, żeby dla uchodźców, żeby przychodzić na terytorium Niemiec, spowodowało po prostu no, ogromną inwazję uchodźców. Ale to nie jest wina Unii, tylko to jest wynik nieprzestrzegania ustaleń tak zwanego porozumienia dublińskiego, które nakłada obowiązek na państwo zewnętrzne, na państwo przyjmujące uchodźców, aby z tymi uchodźcami po prostu radzić. No dobrze, panie profesorze, mówi pan, że prawo nakłada obowiązek, ale te obowiązki nie są wykonywane. Czy to jednak nie pokazuje, że Unia Europejska
no, nie radzi sobie z sytuacjami kryzysowymi, że jest takim, jak to niektórzy mówią, biurokratycznym molochem, który no, nie może tak szybko zareagować? Ja nie sądzę, dlatego że to nie Unia sobie radzi, bo przecież na te reguły postępowania, na porozumienie dublińskie, na reguły fiskalne, które były naruszane przez kraje zadłużające się ponad miarę jak Grecja, na te reguły zgodzili się wszyscy. Wszyscy podpisali, że będą przestrzegać tych reguł. No Unia nie może być lepsza niż państwa członkowskie, które ją tworzą. W momencie, gdy państwa członkowskie lekceważą sobie własne ustalenia, no to co może zrobić Unia? I dlatego te nawoływania, jakie słyszymy, że właśnie powinno się więcej uprawnień dać państwom członkowskim, są moim zdaniem zupełnie błędne, bo właśnie wynikają z przekonania, fałszywego zupełnie, że Unia na coś nie pozwala. Otóż Unia chciałaby nie pozwalać, żeby uchodźcy przechodzili do dowolnego kraju, chciałaby nie pozwalać, żeby kraje się zadłużały, chciałaby nie pozwalać, żeby dochodziło do zamachów terrorystycznych, ale okazuje się, że brakuje instrumentów, bo państwa członkowskie albo nie chcą się zgodzić na wspólne działania, albo już nawet jak się godzą, to nie przestrzegają wspólnych reguł. Także te oskarżenia pod adresem Unii Europejskiej są moim zdaniem w dużym stopniu niesprawiedliwe. Właściwą odpowiedzią jest spowodowanie, żebyśmy właśnie wspólnie byli w stanie no, być bardziej skuteczni, prawda? To znaczy, gdybyśmy przestrzegali, tak jak powiedziałem, i w zakresie polityki azylowej, czy w zakresie walki z terroryzmem, czy w zakresie finansów publicznych, przyjętych reguł, to nie doszłoby do tych kryzysów. Panie profesorze, no, jakby lekarstwem na to ma być większa integracja. O tym pisze Donald Tusk w tym liście, o którym wspominaliśmy na początku. Czy pana zdaniem jest teraz atmosfera ku temu, żeby do tej większej integracji dążyć, tak, żeby stworzyć, jak to kiedyś nazywano, Stany Zjednoczone Europy, tak, czy mniej więcej o coś takiego tak, kiedyś, o czymś kiedyś tak mówiono. Nie, ja myślę, że nie ma mowy w tej chwili o Stanach Zjednoczonych Europy, ani o Europie Federalnej, to nie jest w tej chwili propozycja, która leży na stole. Natomiast Donald Tusk trafnie diagnozuje sytuację. On mówi, utrzymanie status quo jest bardzo ryzykowne, bo albo my się będziemy dalej integrować, czyli będziemy dalej koordynować swoją politykę i wtedy zapobiegniemy tym kryzysom, o którym mówiliśmy, albo niestety państwa członkowskie będą robiły to, co będą chciały, a wtedy rozsypie się Unia Europejska. I zaraz powiem, na czym polega to niebezpieczeństwo, bo w momencie, kiedy kraje członkowskie będą na przykład nie zgodzą się na wspólną politykę wobec uchodźców, to inne państwa członkowskie wprowadzą granice, po prostu kontrolę na granicę. Czyli upadnie nam strefa Schengen. Jedno z największych osiągnięć, prawda? Jeśli, bo to będzie jedyna metoda, żeby no, zapobiec infiltracji poszczególnych państw przez niepożądanych gości, prawda, mających niecne zamiary, albo terrorystów, albo jakichś innych islamistów, fundamentalistów. Więc to jest dylemat. Albo poszliśmy za daleko i musimy teraz się cofnąć i niech państwa członkowskie same sobie radzą w zakresie bezpieczeństwa. No ale proszę mi powiedzieć, jak Polska sama, czy kraje bałtyckie same mogą sobie poradzić w obliczu na przykład agresywnej polityki Rosji? Czy jednak nie powinniśmy mieć poparcia naszych partnerów? No chyba powinniśmy, prawda, innych partnerów europejskich. Dlatego propozycja Donalda Tuska jest taka, że musimy no, w obliczu tych zagrożeń, rozmaitych ryzyk, musimy po prostu bardziej koordynować naszą politykę. Czyli wbrew temu, co mówią niektórzy liderzy, więcej integracji, a nie mniej integracji. Opinie o molochu biurokratycznym w Brukseli są moim zdaniem przesadzone, dlatego że Bruksela, czyli Komisja Europejska, wykonuje tylko prawo europejskie, to znaczy prawo, które zostało wprowadzone za zgodą państw członkowskich. No nie może być tak, że krytykuje się Unię Europejską za to, że wykonuje swoje obowiązki. Obowiązki na przykład w zakresie przestrzegania tego, żeby nie była udzielana niedozwolona pomoc publiczna, albo obowiązki w zakresie tego, że na przykład żywność powinna spełniać określone standardy bezpieczeństwa. Wszyscy się na to zgodziliśmy, stworzyliśmy wspólnie to prawo, a teraz Komisja tylko pilnuje, żeby to prawo było realizowane. To jeszcze kończąc powoli, panie profesorze, w Polsce jest od już ładnych kilkunastu lat członkiem Unii Europejskiej, ale ciągle jak pewnie przeciętnego Polaka zapytamy, co to jest Unia Europejska, to nie wskaże na Polskę, na Warszawę, tylko na Brukselę, tak? Tak. Ciągle Unia Europejska to są ci oni, a nie my. Pana zdaniem z czego to wynika? No,
No, nigdy tak szybko nie tworzy się tożsamość europejska, prawda? To jest dopiero, tak jak pan powiedział, kilkanaście lat. No, my mamy silne poczucie przynależności do narodu polskiego, do państwa polskiego. Unia Europejska jest oczywiście jakby ugrupowaniem integracyjnym, ale jeszcze nie mamy takiego jakby poczucia tożsamości europejskiej. A czy w ogóle jest coś takiego, panie profesorze? Bo jeżeli są jakieś sporne sprawy, to i z Grecji będziemy słyszeli, że Bruksela coś od nas chce. No, ale długo słyszeliśmy z Londynu, że Bruksela coś chciała i w końcu London stwierdził, że ma tego dość i wyszedł. Widzi pan, ja już mówiłem o tym, w Londynie doszło do zmanipulowania opinii publicznej. Pretensje Brytyjczyków o to, że Bruksela im coś narzuca, były bezpodstawne, ponieważ Londyn się wcześniej zgodził na określone przepisy. Ale to weszło przepisy. Do świadomości Ale ma pan rację, tak? Że to jest bardzo wygodny, poręczny oręż polityków w poszczególnych krajach. To, co robią dobrego, rozdawanie pieniędzy, to przypisują sobie, prawda? I mówią, drodzy obywatele, to my wam daliśmy te pieniądze. Natomiast jak przychodzą no, niepopularne restrykcje, ograniczenia, właśnie takie jak na przykład ograniczenie emisji CO2, czy zakazy konkurencji nieuczciwej, to wtedy mówią, to Bruksela narzuca nam te ograniczenia. To nie my jesteśmy dobry wujek, ale to Bruksela jest ten zły policjant, który coś tam od nas chce. Więc to jest nieodpowiedzialne, ponieważ sami politycy w ten sposób podważają zaufanie do Brukseli, do Unii Europejskiej. Ja myślę, że powinniśmy się powstrzymać od takich komentarzy. Jeżeli chcemy, żeby Unia pomagała wszystkim, żeby była naprawdę instrumentem wspierającym nasz rozwój, to nie powinniśmy jej tak bezrefleksyjnie krytykować. To już zupełnie na koniec krótko, jak pan widzi przyszłość, bardziej jasną niż to, co widzimy za oknem? No tak, ja jestem generalnie ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o Europę. Ja myślę, że ciągle jednak proeuropejskie siły są w przewadze. Rozsądni ludzie zdają sobie sprawę, że w pojedynkę poszczególne państwa europejskie w XXI wieku nie mają szans w starciu z potęgami takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny czy choćby Rosja i że przyszłość Europy leży jednak w integracji. Ci, którzy mówią, że powinno się wyjść z Unii Europejskiej i zafundować sobie samodzielne bardzo jakieś takie życie na peryferiach, po prostu moim zdaniem no, mylą się bardzo głęboko i stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i pomyślności narodów europejskich, w tym przede wszystkim dla Polski, bo Polska korzysta z solidarności europejskiej w wielkim zakresie, korzysta z pomocy i współpracy w stopniu znacznie większym niż inne kraje i dla Polski rozpad Unii Europejskiej byłby prawdziwą katastrofą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościliśmy w biurze pana Dariusza Rosatiego, parlamentarzysty Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.